Sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej wydaje się być coraz bardziej skomplikowana, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje między książętami Williamem i Harrym. Według najnowszych doniesień, które przekazała ekspertka Hillary Fordwitch podczas występu w Fox News Digital, książę William podjął drastyczną decyzję wobec swojego brata Harry'ego, co prawdopodobnie pozbawia jakiejkolwiek nadziei na ich pojednanie. Fordwitch stwierdziła, że William wydał Hariemu zakaz powrotu do królewskiej rodziny, co oznaczałoby definitywne zamknięcie drzwi dla możliwości jego reintegracji. To stanowisko ma być odpowiedzą na działania Harriego, które William uważa za szkodliwe dla rodziny, w szczególności oczernianie członków rodziny w wywiadach oraz w swojej książce biograficznej. Książę William wydał bezwzględny zakaz powrotu Harriego do królewskiej rodziny. Wybaczenie Hariemu jego skandalicznych wybryków to ostatnia rzecz, jaką chciałby zrobić William. Cytując Ford, Witch", podkreśla się stopień niezgody i rozczarowania, jakie William czuje wobec działań swojego brata. Takie doniesienia mogą z pewnością wpłynąć na publiczny obraz rodziny królewskiej, demonstrując, jak głębokie są nie tylko osobiście emocjonalne, ale również publicznie polityczne podziały wewnątrz niej. Decyzje te mogą mieć długotrwałe konsekwencje zarówno dla samego Harry'ego, jak i dla percepcji monarchy jako instytucji, która zwykle stara się prezentować jedność i stabilność. Sytuacja w rodzinie królewskiej Wielkiej Brytanii pozostaje napięta, a najnowsze doniesienia nie napawają optymizmem zwolenników pojednania między książętami Williamem i Harrym. Fakt, że bracia nie zbliżyli się do siebie nawet w obliczu poważnych wyzwań zdrowotnych w rodzinie, takich jak choroba ojca i walka księżnej Kate z rakiem, rzuca cień na możliwość ich przyszłej zgody. Według ekspertów, jedyną osobą, która ma realny wpływ na odwrócenie decyzji księcia Williama i umożliwienie Harry'emu powrotu do rodziny, jest król Karol III Król, wyraża tęsknotę za swoim młodszym synem i pragnie przezwyciężyć rodzinny konflikt, mając na celu zjednoczenie rodziny. Jednakże, jak wskazał były królewski lokaj, Grand Herald w rozmowie z New York Post, dla powrotu Harriego do łask królewskich, konieczne byłoby publiczne oświadczenie od księcia Sussex, w którym przyznałby się do błędów i zakwestionował prawdziwość swoich wcześniejszych wypowiedzi. Kluczową kwestią pozostaje jednak to, czy książę Harry jest gotowy na takie pojednanie. Jego dotychczasowe działania, w tym wsparcie dla stanowiska swojej żony dotyczącego braku wsparcia ze strony rodziny królewskiej i krytyki ze strony brytyjskiej prasy, sugerują, że może nie być on skłonny do ustępstw. Sytuacja ta pozostaje skomplikowana i pełna emocji, co może jeszcze bardziej utrudniać możliwość pojednania.